Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Witamy Dzień dobry serdecznie. Państwu. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, słysząc słowo odporność, bezpieczeństwo, resilience, właściwie w każdej minucie tego spotkania. W momencie, kiedy następuje demokratyzacja technologii, tak jak powiedziała to nasza dyrektor generalna, coraz więcej o tym bezpieczeństwie mówimy, ponieważ dociera do nas, jak bardzo wszechobecna staje się technologia w naszym życiu. Ale szczególny wymiar bezpieczeństwa to nie tylko cyberataki, wyłudzenia, kryminalna działalność w sieci, ale też sprawy znacznie poważniejsze i o nich chcielibyśmy dzisiaj krótko porozmawiać. Zanim dotkniemy tej właściwej cyberwojny czy działań ofensywnych i defensywnych w cyberprzestrzeni, chciałbym podzielić się taką krótką refleksją na temat samej cyberprzestrzeni jako pola bitwy. Bo zwróćcie państwo uwagę, że przy tradycyjnych wojnach historyczne wielkie pola bitwy oglądamy do dzisiaj. One są pomnikami naszej historii. Często urządza się w nich parki narodowe, muzea, ekspozycje. Możemy sobie zrobić grupę rekonstrukcyjną, wybrać się na takie pole bitwy i powiedzieć, że tutaj stała piechota, tutaj król dowodził gdzieś z jakiegoś pagórka i pobawić się w tę wojnę jeszcze raz. Natomiast cyberprzestrzeń jest tak płynna, zmienia się w takim tempie, tak dynamicznie, że tak naprawdę to, co działo się choćby w Estonii w 2007 roku, jest już dla nas prehistorią. Obraz cyberprzestrzeni sprzed 2, 3, 5 lat jest kompletnie inny od tego, który widzimy dzisiaj, tak? Z jaśniejącymi obłokami chmury obliczeniowej. Pytanie do pana generała, w jaki sposób w tym niesterowalnym, nieprzewidywalnym środowisku można w ogóle sobie zaplanować operacje i działania w cyberprzestrzeni? No, dziękuję za pytanie. Gdy myślimy o operacjach w cyberprzestrzeni, no to musimy też o wojsku. I uwaga, będzie lokowanie produktu. Wojska obrony cyberprzestrzeni są niezbędnym elementem współczesnej silnej armii. A teraz udowodnię dlaczego. I czym się różnimy od takiego standardowego podejścia? A mianowicie, jak sami państwo zdajecie sobie z tego sprawę, jeżeli rozmawiamy o siłach zbrojnych czy o operacjach militarnych, to zazwyczaj poszczególne kraje definiują to jako zderzenie wojsk, żołnierzy, ale zazwyczaj wiemy dokładnie, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia, czyli dokładnie nawet znamy ilości tych żołnierzy, sprzętu, jaki dysponuje dany kraj. Co więcej, niektóre kraje chwalą się tym jako czynnik odstraszający, pokazując, że mają tak ogromny potencjał. Jeżeli mówimy o cyberprzestrzeni, no to jest to wyjątkowa domena, która jest tworzona przez człowieka, ale gdzie te zdolności są pod taką mgłą trochę. Tak naprawdę nie do końca jesteśmy w stanie zdefiniować, jakim potencjałem do prowadzenia operacji militarnych dysponuje konkretny kraj, jeżeli wcześniej się do tego nie przygotujemy. I tu, by zaplanować, by myśleć o planowaniu takich operacji, to jest potrzebnych kilka czynników. No przede wszystkim elastyczność, co nie jest zazwyczaj domeną wojskowych, bo to wszystko jest zaplanowane z wyprzedzeniem, te plany są zatwierdzone, zabezpieczone i jeżeli pewne operacje mają mieć miejsce, wojna ma mieć miejsce, to która wówczas otwiera się i krok po kroku procedurze uruchamia pewne procesy. Natomiast tutaj myśląc o operacjach w cyberprzestrzeni, no musimy być elastyczni, musimy działać ad hoc czasami, czyli oczywiście musimy się do tego przygotować, czyli posiadać wiedzę na temat naszego potencjalnego przeciwnika, narzędzi, jego zdolności, którymi dysponuje, ale również naszych zdolności i wówczas możemy mówić o planowaniu operacji w cyberprzestrzeni, ale możemy też mówić o tym, że jesteśmy przygotowani. I myśląc o operacjach w cyberprzestrzeni, to nie tylko operacje obronne, ale również związane z cyberrozpoznaniem i z aktywną obroną, znaczy aktywną w odpowiedzi na atak. Więc tutaj planując takie operacje musimy to od razu zapewnić, tą możliwość działania w pełnym spektrum w cyberprzestrzeni i myślę, że właśnie
to jest nasz cel i tak właśnie działamy w ramach Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To jeszcze pytanie uzupełniające, jeszcze jedna cecha tych operacji w cyberprzestrzeni. Rozmieszczenie wojska może trwać dni albo nawet tygodnie. Rakieta leci przez kilkanaście minut do celu, natomiast operacje w cyberprzestrzeni trwają milisekundy i ten czas jest tutaj ultra ważny. To, że na polskim horyzoncie pojawiło się data center, pojawił się region chmurowy, który mamy tutaj pod ręką, szybką, niezawodną infrastrukturę w polskiej jurysdykcji prawnej, czy to pozwoli zbudować jakąś przewagę nad potencjalnym adwersarzem? Odpowiadając krótko, tak. Natomiast no to nawiązując już do dzisiejszego głównego eventu i informacji dnia, przede wszystkim gratuluję zarówno Microsoft za tą inwestycję, a również myślę, że Polsce za to, że to jest tu u nas, bo to daje ogromną perspektywę nie tylko dla nas wojskowych, ale również dla całego społeczeństwa i możliwość posiadania na naszym terytorium data center rozwiązuje szereg wyzwań, które stały swego czasu przed nami. Ja powiem, może pewną taką tajemnicą się podzielę, ale przez wiele, wiele lat jako oficer kontrwywiadu wojskowego miałem wewnętrzne przeczucie, no takie zero trust, tak? Jak to każdy oficer kontrwywiadu nie ufaj nikomu ani niczemu. I oglądaliśmy wielokrotnie w Queens czy w innych miejscach data center, natomiast zawsze był taki aspekt no, zaufania chociażby, ale również bezpieczeństwa danych, spełnienia pewnych procedur, jurysdykcji prawnej danego kraju, jak to mogłoby wpłynąć na nasze dane. I myślę, że ulokowanie w Polsce data center rozwiązuje bardzo dużo wyzwań, które jeszcze kilka lat temu były przed nami i w pewien sposób hamowały inwestycje nasze w przetwarzanie w chmurze. Jasne. Jest taki pogląd, że bezpieczeństwo będzie prawdopodobnie najważniejszym obszarem, w którym wykorzystamy sztuczną inteligencję napędzaną chmurą. Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja niezwykle poszerza granice naszej intuicji, granice ludzkiej ekspertyzy, ludzkiej wiedzy. Widać, jak pozwala to na połączenie funkcjonujących trochę obok siebie do tej pory narzędzi, choćby na połączenie dokonujące się w ramach naszego nowego oręża, Copilot, na połączenie Defendera z Sentinelem, na uwolnienie człowieka od konieczności analizowania jakiś ton wielkich informacji, logów pościąganych z systemu. Natomiast rodzi się takie pytanie i o to chciałem zapytać zupełnie serio. Czy jeżeli nieprzyjaciel użyje sztucznej inteligencji wobec nas, czy to jest tak, że tylko sztuczną inteligencją jesteśmy w stanie ten atak odeprzeć? Czy, mówiąc wprost, czy będzie za chwilę tak, że to maszyna stanie przeciwko maszynie i będzie z nią walczyć? Innowacja czy postęp zawsze towarzyszył nam w naszych militarnych operacjach chociażby. Czyli kiedyś, dawno temu, jeżeli były tylko konflikty, wojny na lądzie, bo takimi narzędziami wówczas dysponowaliśmy. Z rozwojem technologii pojawiła się umiejętność budowania okrętów wojennych. Przenieśliśmy się z domeny lądowej na domenę morską, co nie spowodowało, że nie było już wojen w domenie lądowej, ale rozszerzyliśmy nasz zakres działania na domenę morską. Z rozwojem technologii nauczyliśmy się produkować odrzutowce, rozszerzyliśmy działania, operacje wojenne, wojny, konflikty o przestrzeń powietrzną, co nie spowodowało, że dalej tych konfliktów nie było na lądzie czy na morzu. No i teraz rozwój technologii, znaczy cyberprzestrzeń przeniosła nas w kolejną wirtualną domenę, która została zdefiniowana nawet przez NATO jako domena operacyjna, czyli mamy ją bronić, chronić i operować w niej na równi z pozostałymi. I teraz rozwój narzędzi sztucznej inteligencji no, pokazuje, że
one będą albo częścią działań w cyberprzestrzeni, albo będą wykorzystywane, a być może w przeszłości to będzie odrębna domena. Tak naprawdę nie wiemy. Uchyliliśmy drzwi do innowacyjności i chyba nie ma nikogo, kto by z całą stanowczością, pewnością powiedział, co będzie za 2, 3, 5 lat, jeżeli chodzi o rozwój. I oczywiście te narzędzia już są wykorzystywane przez każdą ze stron. To też tak nie jest, że my jako wojskowi, czy my jako osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo nie wykorzystujemy narzędzi, które mają w sobie elementy sztucznej inteligencji. Teraz dostęp przez opinię publiczną do czata GPT, do modelów, dużych modelów językowych pokazał, że każdy mógł tego dotknąć i nagle wszyscy na ten temat zaczynają rozmawiać i to się stało takie popularne. Natomiast narzędzia, zarówno te do działań obronnych, ale też aktywnych z wykorzystaniem elementów cyberprzestrzeni były już wcześniej tworzone. I takie operacje, które wykorzystywały zaawansowane narzędzia, już były obecne. W ogóle w cyberbezpieczeństwie jest zdefiniowana nawet taka operacja AI versus AI, czyli sztuczna inteligencja przeciwko sztucznej inteligencji. Natomiast nie jestem do końca przekonany, na chwilę obecną przynajmniej, że stracimy pracę. Czyli, że sztuczna inteligencja nas zastąpi. Oczywiście będą konflikty, będą operacje, które będą wykorzystywały najnowszą technologię, ale im cały czas brakuje i będzie brakowało czegoś, coś tylko ludzkie. No. Czyli chociażby intuicji, elastyczności w działaniu. Czyli tak ten operator lub dowódca lub osoba decydująca będzie musiała podjąć decyzję sama w oparciu o swoją innowację. Bo jeżeli będziemy mieli konflikt maszyn, które są nakarmione tymi samymi danymi, to jakby to o wyniku tego konfliktu zadecyduje zawsze kreatywność człowieka. To prawda. Znamy się już kilkanaście lat i wie pan generał dobrze, że ja zawsze zaczynam i kończę rozmowę o bezpieczeństwie od człowieka i kończę na człowieku. I to jest dobre pytanie, czy jeżeli chmura, jej moc obliczeniowa pozwala nam na prowadzenie operacji wpływu inżynierii społecznej na niespotykaną dotąd skalę, czy nie należy wskazać jako kolejnej domeny operacyjnej człowieka i jego umysłu? Wiem, że takie dyskusje nieśmiało się przebijają. To już te dyskusje mają miejsce i mają pewne rezultaty. Mówi się wręcz, że niektóre dowództwa odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo to będą dowództwa Cyber and Information Domain, czyli domena informacyjna jest tutaj domeną, która w pewnym zakresie może być wykorzystywana do prowadzenia operacji wpływu, czy to działań psychologicznych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni, czy działań informacyjnych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni. To jest bardzo delikatna domena, bardzo delikatna przestrzeń, bo jeżeli gdziekolwiek pojawiają się agencje rządowe czy wojsko i zaczyna mówić coś o operacjach informacyjnych, to odczucie obywateli może być przeświadczenie, że chcemy wpływać na nich. A tak naprawdę naszym zadaniem powinno być bronić nie tylko komputerów, nie tylko data center, nie tylko naszych usług kluczowych, ale również obywateli przed wpływem, również w domenie informacyjnej, przed wpływem innych mocarstw, które chcą uzyskać efekt na nas, na Polakach. Czas trochę zaczyna nas gonić, a chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Może niekoniecznie do generała, do szefa polskiego Cyber Command, tylko do inżyniera, pasjonata techniki, człowieka z głębokim wykształceniem technicznym. Jakie cechy tego, że mamy region Ażura w Polsce, że mamy na wyciągnięcie ręki chmurę, naszą wysokowydajną tuż za rogiem, jakie te cechy dopiero odkryjemy? O czym powinniśmy pomyśleć, patrząc dwa kroki do przodu, a nie pod własne nogi? To kolejne pytanie dobre. Innowacja ma pewną niewiadomą. Tutaj inwestycja, która wiąże się z innowacją również. W pewnym zakresie wiemy już, czym możemy dysponować. Czyli to, o czym wspominałem, rozwiązują nam się pewne wyzwania, które my mieliśmy, tak? Bezpieczeństwo danych, szybki dostęp do danych, aspekty prawne.
możliwość skorzystania ze skalowalnych możliwości, które daje chmura i jej bezpieczeństwa. Natomiast to, co przed nami, ja myślę, że dość ciekawą aspektem, który można wykorzystać, jest to, że my jako Polacy mamy niesamowite umiejętności jako inżynierowie. Mironiuk w zeszłym tygodniu wręcz to udowodnił na ilości medali, które Polacy otrzymują w różnych olimpiadach, więc nasz intelekt jako kraj to jest nasza wizytówka, naszych inżynierów. Myślę, że inwestycje w innowacyjność i data center, które jest w regionie polskim, które powinno nam to ułatwić, spowoduje, że bardzo powinniśmy jako kraj skierować się w kierunku innowacyjności, w kierunku nowych startupów, w kierunku tego, by budować warunki dla tego, żeby ta innowacyjność mogła tutaj u nas być naszą wizytówką międzynarodową. I teraz łatwy dostęp do infrastruktury, ta skalowalność tej infrastruktury, jestem przekonany, że nam to ułatwi. Więc ja bym odbierał to jako inwestycja w innowacyjność Polski i naszą innowacyjność przyszłych pokoleń. I chyba warto powtórzyć jeszcze raz na koniec coś, co powinno wybrzmieć, to co gdzieś tam przewinęło się między zdaniami. My nie stracimy pracy. To, że pojawiły się wyszukiwarki internetowe, nie oznaczało, że analitycy masowo zaczęli tracić pracę. Pojawiły się nowe zawody, pojawił się infobroker, researcher i Bóg wie co jeszcze. My będziemy mieli więcej pracy dzięki temu, że dostaniemy nowe narzędzia i musimy nauczyć się je właściwie obsługiwać. W pełni się zgadzam. Nie uciekniemy przed innowacyjnością. Wręcz powinniśmy wykorzystywać tą innowacyjność na naszą rzecz. Jasne. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życząc dalszych sukcesów. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.